Hej, ja ci nakazuję ci! Puszczaj ścierwo! Puszczaj teraz ją! Żądło to zasłona na oczach! Trzymaj! Byłaś do końca teraz! W imieniu Jezusa do trzech! Raz, dwa, trzy! Teraz! Byłaś! To szokujące nagranie obiegło internet. Scena przypominająca filmy o egzorcyzmach miała mieć miejsce w jednym z gdańskich biurowców. W wynajmowanych pomieszczeniach zbierali się członkowie wspólnoty religijnej. Prowadzącym takie właśnie spotkania jest Tomasz Dorożała. Mężczyzna przedstawia się w internecie jako założyciel kościoła chrześcijańskiego i nazywa siebie pastorem. Mężczyzna twierdzi, że ma moc uzdrawiania i wypędzania złych demonów. Siła z nieba, teraz, w imieniu Jezusa, w wolność! Czynnymi uczestnikami nagrań publikowanych przez Tomasza Dorożałę na różnych portalach społecznościowych lub widzami przedstawianych wydarzeń są dzieci. Nagrania pokazaliśmy psychologowi dziecięcemu. Tam niemowlę było malutkie. Sądzę, że nawet dopuszczanie do tego, że dziecko jest tylko obserwatorem, a co dopiero przedmiotem oddziaływań ludzi w ten sposób funkcjonujących, jest stawianiem dziecka w sytuacji, kiedy ono jest obiektem przemocy. Krzycząca, wijąca się kobieta. Jak dziecko może ten jej krzyk interpretować? No, ma uwierzyć w to, że w każdym z nas mieszka jakiś demon? Wywoływanie tych bardzo nieprzyjemnych, zagrażających dla dziecka emocji, przerażenia, połączonego z niezrozumieniem tego, co się dzieje, bo nie jest w stanie dziecko tego zrozumieć, to może przez lata potem funkcjonować w dziecku jako jądro czy zaczątek chociażby pełnej traumy. W imieniu Jezusa ja rozkazuję, teraz lędźwiom. Noga rośnie. Teraz. No, oczywiście jest, ale no. No Jezus. Idzie, no. No Jezus. No i patrz, co się dzieje. No Jezus. Mężczyzna chwali się w internecie uzdrowieniami chorych osób, również tych cierpiących na nieuleczalne schorzenia. Na jednym z nagrań wystąpiła jego matka. Kobieta twierdziła, że miała dziurę w rdzeniu kręgowym i syn ją uzdrowił. To ciepło ogarniało mnie w miejscach chorych. Powiedziałam, chłopcy, ja po prostu jestem zdrowa. Ja wiem, tak, że jestem zdrowa. Tomasz Dorożała zapewnia, że za swoje usługi nie wymaga zapłaty. Prosi jednak o dobrowolne datki i prowadzi zbiórki pieniędzy na różnych portalach internetowych. Zawsze istnieje możliwość darowizn. Chodzi o to, że kiedy wy siejecie dobrowolnie z serca w tą służbę, to wy przyczyniacie się do tego, że Królestwo Boże jest poszerzane. Halleluja. Innymi słowy, dzięki waszej kasie to, co ja robię, jest możliwe. Na jedno ze spotkań z uzdrawianiem chorych udała się nasza reporterka. Pani do mnie przyjdzie, tak? Biodra obracają się, jak teraz, Duchu Święty, aż dyski skoczą na swoje miejsce. Ja przemawiam teraz do dysków. Na swoje miejsce, w imieniu Jezusa!